Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 73. Piszecie w komentarzach, czy ja w ogóle je czytam. Czytam je, tylko potrzebuję na to więcej czasu. Kilka dni. Albo jak pytanie jest tak trudne, albo dobre, że czeka na drugą część question and answers. Lub odpowiem na komentarz po tygodniu, bo tak o, w pracy muszę być o 7. Kończę pracę 9, 10, 11, czasami później. Później jadę do domu rowerem, 5 minut. Robię dla was film w nocy, nie wiem już, która jest godzina. Jedyne, jak już skończę film robić, co pamiętam, to nic i budzę się na tym rowerze rano. Także musicie być cierpliwi. Trzej bracia. Najstarszy, najmłodszy i średni. Biorę tego średniego i jedziemy kosić. O, patrzcie, pięcioskibowy lemken. Bardzo ładny. Nowa wieża cała. Widły nowe. Jedziemy kosić pszenicę. To jest pszenica z przeznaczeniem na paszę dla świń. I jak będę w tym, no, jak będę w skupie, to zapytam o ceny dla was zbóż dzisiejsze. Tutaj.
tyle ton, że tylko komputer wie ile. Też mamy jęczmień na piwo. Ta sama przyczepa jak moja, tylko że 16. No i Classic 7800. Ceny te, które mi pani podała w okienku, nie są ceny, to są ceny na dziś. Nie są ceny, które my dostajemy, bo my sprzedajemy zboże rok wcześniej, czyli teraz na wakacje będziemy sprzedawać zboże. Teraz po żniwach będziemy sprzedawać zboże, które będzie za rok mucone. I dobrze zrobiliśmy, bo dzisiaj na przykład cena pszenicy jest niższa o 20 koron niż byśmy sprzedawali. Znaczy dzisiaj jest niższa niż ta, co my zakontraktowaliśmy. I tak o rzepach kosztuje 277 koron. To są wszystko ceny za hektokilo. 277 koron rzepak. Żyto 111 koron, jęczmień 115 koron i pszenica 120 koron za hektokilo, a my sprzedaliśmy ją za 140. To widzicie, jaka różnica jest.